wykolejeniu uległo 6 wagonów cystern, z czego 3 rozszczelniły się. Na stacji w Warnowo w województwie zachodniopomorskim katastrofa kolejowa. Szczęśliwie nikt nie ucierpiał. Poniedziałek, 18 października, Łukasz Sobolewski, witam i zapraszam na wiadomości Telewizji Republika. Na stacji Warnowo w województwie zachodniopomorskim o godzinie 3 nad ranem wykoleiło się 6 wagonów z olejem napędowym. Szczęśliwie w wypadku nikt nie ucierpiał. Zdarzenie to nie stwarza też zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. O godzinie 3.20 do powiatowego stanowiska kierowania wpłynęła informacja o wykolejeniu się pociągu. Przybyłe na miejsce zastępy Straży Pożarnej potwierdziły to. Precyzując, wykolejeniu uległo 6 wagonów cystern, z czego 3 rozszczelniły się. W dwóch z nich uszkodzony został płaszcz cysterny, z jednej olej wydobywał się przez właz. Na miejsce skierowano służby techniczne PKP oraz Straż Pożarną. Tam też szacowane są uszkodzenia i sposób ich naprawy. Ta ma zająć nawet 3 dni. Przyczyny zdarzenia ustali specjalna komisja. Trasa kolejowa Wolin-Świnoujście jest nieprzejezdna. Dla pociągów dalekobieżnych relacji Kraków-Świnoujście i Świnoujście-Kraków zorganizowano autobusy zastępcze. Na odcinku Świnoujście-Recław wprowadzono zastępczą komunikację autobusową dla pociągów regionalnych. Choć jak informują mieszkańcy okolicznych miejscowości, część z nich została pozbawiona możliwości dojazdu do pracy i szkoły.